teraz mamy film z tej Europy. Tradycją już stał się festyn organizowany przez parafię. Ojcowie Franciszkanie wraz z opcją katolicką z parafii świętego Jana Chrzciciela w Legnicy od 1999 roku organizują w czerwcu festyn świętojański. W tym roku 16 już z kolei festyn odbył się w niedzielę 21 czerwca. Jak się podoba na festynie? Bardzo jest fajnie, jest bardzo fajnie. Tyle. Dopiero co przyszłam. Za tym, że takie festyny są potrzebne, przemawia coraz to wyższa frekwencja sięgająca nawet do 1500 osób. Ale nie to jest przecież najważniejsze. Forma wspólnej rodzinnej zabawy odpowiada wszystkim uczestnikom. Nie bez znaczenia jest także poczucie bezpieczeństwa na tego typu bezalkoholowych imprezach. Jak podczas poprzednich, tak i na tegorocznym festynie, nie zabrakło loterii fantowej, co godziny losowane były atrakcyjne nagrody. Były też zawody sportowe dla najmłodszych. Bardzo dziękuję, że pani tyle je, żeby mnie wiatr nie porwał. 0,83 i to trzymam. To trzymam, tak. Jest. O. Nie ucieknie, nie. Wszystkie będę chronić. 0,83, szukamy powoli, żeby wiatr nie porwał. Jest 0,80. Czy dobrze widzieliśmy, Marku? Widziałeś. Z głośników popłynę dźwięki muzyki na żywo w wykonaniu pana Jacka, na co dzień naszego wspaniałego organisty i ojca Jana, naszego proboszcza. Dla wszystkich przygotowano butek z kiełbaską, lodami, kawą oraz domowymi wypiekami. Festyn organizowany jest z myślą o parafianach, ale cieszyliśmy się z obecności wszystkich chętnych chcących spędzić niedzielne popołudnie wraz z rodziną w miłej atmosferze przy dobrej zabawie. Paluchy też wybieraj 4 losy. Paluchy można wygrać złoty pierścionek, bo to co ty tam? Za wszystko bierz na paluchy tam, tak? Jasne, że tak. Paluchy będzie. Jeszcze jeden. Wybierzcie sobie jeszcze 4 litaczki. Dopiero jak wyszczupleje. Czekamy na mężczyzn, którzy poderwą niewiasty do tańca.
Bo dzisiaj to tylko, jak to jest, pop, czy jeszcze jakiś breakdance, a czy ktoś pamięta, jak się tańczy walca? Czy jest jakiś mężczyzna, który pokaże, jak się tańczy walca? Każdy teraz patrzy w niebo albo ogląda buty. No cóż, zobaczymy. Wiktoria, a to już możesz grać. Brawo dla Wiktorii! To znaczy, że jeszcze dwóch osób brakuje. Tak? Dobrze myślę? Powinno być 10, chyba że to wiatr patyczek. Wszystko? 18 sztuk. O, proszę, biorę wszystkie. No tu można na zasadzie to pierwszy wygrywa, tak? Tak. Ojcze. Pierścionek jest, tak? Widziałem go. Otwieramy. Tak, pierścionek. To pokazujemy wszystkim pierścionek, jakby ja widzę, to wszystkim pokazujemy. I taki, to wiem, że jest czymś... Piąteczka, złoty paluch. Numer 5. Widzę do mikrofonu. Numer 5. Wygrany. To trzeba sprawdzić, czy pasuje. Zatem wręczamy. Złoty pierścionek, czy on jest, czy pani potwierdza, że to jest złoty pierścionek? Tak, przyjmuję. Tak, prosimy bardzo, gratuluję. Zgodniało. Tak. Brawo dla pani, która wygrała. Sprawdzamy, czy te 4 złoty. Zgadza się, pokazujemy tutaj komisji. Wszystko się zgadza. Brawo dla pana, oddajemy o dwa. O, tu jest, pokazujemy jeszcze do kamery. 0,15. No niesamowita sprawa, ale jeszcze tylko jedno poproszę. Tylko jedno poproszę. Czy państwo rzeczywiście potrzebują takiej, w sensie takim, że przyda się? Nie będzie zagracać w przedpokoju. Kończymy dzieci, bawimy się, że byście już na tym, na boisku sportowym. Tam ciągle są rywalizacje, bardzo dużo dzieci tam jest jeszcze. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy napracowali się niemało, aby tylu gości mogło uczestniczyć z radością w święcie patrona naszej parafii, świętego Jana Chrzciciela. W sposób szczególny dziękuję wspólnotom parafii na czele z Akcją Katolicką. Niech to dzieło też rozwija się w przyszłości dla pożytku parafian, gości, a przede wszystkim dla Bożej chwały. To słowa, jakie wypowiedział proboszcz ojciec Jamian do wszystkich uczestników festynu parafialnego po jego zakończeniu. Zatem do zobaczenia za rok na festynie. Zapraszamy serdecznie po przy świętej o 16. Skończyła się Eucharystia. Bardzo dobrze, teraz jest coś na drugim miejscu. Pierwsza jest Msza Święta, spotkanie z Bogiem. Świętowanie niedzieli. Druga to jest wspólnota. Więcej wspólnoty rodzinnej. A tu jest rodzina parafialna. Bardzo prosimy.
do przodu, Rafał, chodź, chodź. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a mnie pozostawiłaś ten zły gorący łzy. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, a mnie pozostawiłaś ten zły gorący łzy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy tym, którzy tańczą, zwłaszcza dorosłym, dzieciom również, ale przede wszystkim dorosłym. Jakie to miłe, że to tak jesteśmy po prostu jak w domu. I kultura pełna i w ogóle, w ogóle. Oby tak do 21. Trochę się szybciej zdzierają tutaj z zerówki, bo parkiet nie taki śliski, ale to... Lepiej tutaj zdzierać niż gdzie indziej. Co to tak pisz? To chyba przez... Tam byłem.